przyszedł czas na wprasowanie tych tulei. Ja już tu prawie że wprasowałem. Zobaczcie, jak to fajnie sobie idzie. I gotowe. Jest wprasowane. Starczy teraz tylko odkręcić tutaj. Jestem sam, więc musiałem sobie tutaj, zobaczcie, jakoś poradzić. Więc sobie tutaj przywiązałem tą. Więc pokażę wam teraz, jak to w ogóle zmontować. Amortyzator mamy już wyciągnięty. Zobaczcie, że ten wyjeżdża sam. Ale tak jak powiedziałem, one są gazowo-olejowe, więc są naprawdę fajne amortyzatory. I co? Pierwsze to ta osłonka. Podpora, przepraszam. Podpora tej sprężyny. Podpora sprężyny. Na początek musi tu wjechać. Weźmiemy sobie tutaj troszeczkę. Popukamy, żeby to zjechało do samego końca. Słuchajcie. To coś tak opornie. Dalej trzeba to założyć. Tu mamy nowkę sprężynę. Kolejną rzeczą, którą trzeba założyć, jest ten plastikowy element. Plastikowy element. Dalej idzie sprężyna. Sprężyna. I mówiłem wczoraj o tym elemencie. Jest tutaj wyraźny kanałek. Tu jest takie, ten wystarczy tylko to. I gotowe, tak ma to wyglądać. Zakładamy sobie. Zsuwamy do końca. I kolejną rzeczą, którą trzeba tutaj zainstalować, będzie górna pokrywa, górna podpora sprężyny. Sprężyna to tak. Fajne prowadzenie jest tutaj, można sobie spokojnie tak wkręcić. Pamiętajcie, że trzeba to zrobić do końca. O, już skoczyło na sam koniec. Tak to wygląda. Teraz kolejna rzecz. Jeszcze zapomniałem jednej rzeczy, musimy to niestety zdjąć. Trzeba tę podkładkę dystansową założyć. I teraz dopiero podpora sprężyny idzie. Tak. Jest do końca ok. Teraz taka metalowa tuleja tu przychodzi i kolejną rzeczą jest już sama nakrętka. Nie potrzeba tutaj żadnych ściągaczy do tego, żeby to poskładać. Starczy trochę siły i skręcamy, aż oprze się nam ta podpora tutaj o tamtą podkładkę i wtedy to ciągniemy to sobie. Trzeba sobie przytrzymać tutaj kluczem. Ok. I teraz na to przychodzi ten gumowa,
ta gumowa tutaj, o, w ten sposób, i taka mała podkładka idzie w ten sposób, tak, i na to, to mamy już, czekajcie, i na to przychodzi, to już w bagażniku trzeba zainstalować ten element, tu przychodzi nakrętka i po nakrętce przychodzi ta blaszka i kolejna nakrętka i to wszystko, słuchajcie, żadnej tu wielkiej filozofii nie ma, tak to ma wyglądać. Ja mam już obydwa amortyzatory złożone, no i teraz co, teraz trzeba po prostu je wrzucić do samochodu, przykręcić z góry, z dołu do belki, belka też już jest wsadzona, jak to zrobię, to wam pokażę. I zajmiemy się montażem przewodów, przewodów tablicowych, bo już mam nowe, także ja się biorę do roboty. Więc tyle jest już zrobione, belka jest wrzucona, ale oczywiście tych śrub tutaj mocujących tą gumowo-metalową tuleję nie przykręcałem, dlatego że trzeba to zrobić dopiero w momencie, gdy samochód zostanie postawiony na koła, bo w przeciwnym razie jak to skręcimy teraz, to ta tuleja cały czas będzie w położeniu tak jakby przekręconym, o tak to można nazwać, i szybciej ona się po prostu nam zużyje. Tutaj już mamy, jak widzicie, to wszystko zmontowane, przewód wymieniony, hamulcowy podłączony, system już się odpowietrzył, z drugiej strony też już jest to wszystko poskładane. Powiem wam, że miałem trochę problemu z tym systemem siły hamowania, tam nie wiem, czy będzie to widać, ale chyba powinno być go widać, trochę go tam widać, zejdę do kanału, to wam pokażę. Jesteśmy w kanale, o, z tym cackiem miałem tu trochę problemów, bo oczywiście te śruby się nam tu nie odkręciły, bo one są na imbusie i się nie odkręciły, i trzeba było odkręcić śruby, jak wam to pokazać, poczekajcie, może jakoś, poczekajcie, może, o, nie wiem, o, widzicie te dwie śruby, tutaj, te dwie śruby trzeba było odkręcić, bo niestety jakbyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie wyciągnęli, zobaczcie sobie, tej śruby i to byłby, no nie dalibyśmy rady, tak, tego zrobić. Trochę się nam tu belka porysowała, ale to się jeszcze przemaluje, to się przemaluje, więc z tym miałem mały problem, bo założyłem belkę, nie złożyłem tutaj tego, no i potem nie mogłem tego przełożyć, musiałem to demontować jeszcze raz. No taki mały niuansik. Trochę czasu mi to zajęło, żeby to... Tu też już przewód wymieniony. Odpowietrzony system oczywiście. Patrzę, jeszcze jest płyn w odpowietrzniku, widać to. Fajnie to widać, że ten płyn jeszcze tam jest. Teraz trzeba tutaj z tej strony poskładać te szczęki hamulcowe. To sobie poskładamy, potem trzeba będzie je odtłuścić. No i będziemy mieli to poskładane. Musiałem jeszcze zdjąć tłumik i temat pozostaje jeszcze linek hamulca ręcznego do zainstalowania z jednej, z drugiej strony, także jeszcze trochę zabawy mnie tu czeka, ale ogólnie słuchajcie, tu też już jest poskładane, ogólnie prace posuwałem się naprzód, no i mogę już śmiało powiedzieć, że dzisiaj to zakończę, tą imprezę. Także trzeba poświęcić niestety 2 dni na taką akcję z tylną belką, no ale bo już jest coś koło 1:00 w południu, także trzeba będzie poświęcić do wieczora, myślę, że to spokojnie poskładam do tej 6:00, to dam radę. No i co, później jakaś przejażdżka, zobaczymy jak to się teraz będzie w tym jeździło. I póki co mam na razie tyle poskładane.
Jak poskładam więcej, to wam oczywiście jeszcze tu pokażę, jak to wyszło. Ale najważniejsze już tutaj macie to pokazane, że tutaj już jest poskładane to. Także tu mamy wieszak do linki ręcznego, hamulca. Także tak to wszystko wygląda. Wyszło całkiem nieźle. Słuchajcie. Dobra, ja się biorę za robotę. Więc samochód już poskładany. Tak to mniej więcej wszystko wygląda teraz. Zaraz jadę się przejechać. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Hamulce odpowietrzone. Rura wydechowa oczywiście zainstalowana. Więc można jechać. Samochód stoi już na kołach. Więc pozostaje tylko się przejechać. Tak to mniej więcej wygląda. Co, na dzisiaj już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.